skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Halera we Wrocławiu, przez które przejeżdża parę tysięcy rowerzystów dziennie. Dzisiaj testujemy tutaj nowe rozwiązanie, które znacznie ułatwia przejazd przez to skrzyżowanie, bo skraca czas czterokrotnie. Zamiast pokonywania czterech przejazdów albo trzech, pokonujemy na jednym cyklu. Ten cykl jest wydzielony w cieniu innych pojazdów, więc jest zupełnie bezpieczny. Możemy jechać w prawo i to zostało wykonane w tym miesiącu, albo na wprost. To zostało wykonane już dwa lata temu. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu, które polega głównie na montażu tych sygnalizatorów, ponieważ zazwyczaj się montuje za przejazdem, a tutaj przed przejazdem możliwe jest podanie sygnału dla różnych kierunków i jest to zupełnie bezpieczne. Tutaj obowiązuje co prawda zakaz przejazdu, gdy nie działa sygnalizacja, ale ponieważ działa na całą dobę, nie ma z tym problemu. Za chwilę tutaj się pojawi sygnał do skrętu w prawo. Dzieje się on zazwyczaj w cieniu tramwaju i samochodów, które nie powinny przecinać toru jazdy rowerzysty.